Kochani, dzisiaj liturgia Kościoła po raz ostatni przenosi nas do Betlejem. Dziś po raz ostatni usłyszymy przed centralnym momentem mszy świętej, przed tym jak Słowo stanie się ciałem, że dziś Najświętsza Maryja Dziewica zrodziła Zbawiciela. Dziś. To słowo dziś towarzyszy nam od 25 grudnia. Dziś, ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia. I na to dziś Kościół nam też daje przed oczy Maryję, którą czci jako Bożą Rodzicielkę, jako tą, która zrodziła Boga. I ta, która też dzisiaj, jak to nam podaje Ewangelia, nadała swojemu dziecięciu imię Jezus. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Dziś. I chciałbym, byśmy dziś zobaczyli nie tylko na to imię, które nadano dziecięciu, ale też na to imię, które jest nadane mnie i Tobie. To imię, które zna Bóg. To imię, którym Cię nazwał, zanim się poczułeś w łonie matki. Tak jak nazwano dzisiaj dzieciątko imieniem Jezus, który mnie nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Maryi. Imię Jezus znaczy tyle, co Bóg zbawia. Bóg zbawia. Bóg, który daje zbawienie. Bóg, który wybawia od grzechu. Bóg, który wybawia z niewoli. Bóg, który spełnia obietnice. Bóg, który błogosławi, Bóg, który pokazuje siebie wszystkim narodom. Te interpretacje podaje nam psalm, który słyszeliśmy. Niech się zmiłuje nad nami Bóg i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, by na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Boże zbawienie, by to Boże zbawienie było znane wszystkim, by Chrystus, Jezus, Bóg zbawia, był znany wszystkim, był znany mnie i Tobie, i byśmy z tego zbawienia się cieszyli i weselili. Z tego, że nam Bóg błogosławi, z tego, że nas Bóg zbawia. Dziś nadano dziecięciu imię Jezus, który mnie nazwał aniem, nim się poczęło w łonie matki. I dzięki tym narodzinom także każdy z nas ma imię nowe, które zna Bóg. O tym, o naturze tego imienia, o tym, co ono oznacza, mówiło nam drugie czytanie. Bo właśnie, gdy nadeszła pełnia czasów, to dziś zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, by wykupił tych, którzy podlegali prawu, by i byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. I na dowód tego Bóg posłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze, i nie jesteś zatem niewolnikiem, lecz synem i dziedzicem z woli Bożej. Tak jesteś nazwany przez Boga, nim się począłeś. Jego synem, jego córką i dziedzicem, nie niewolnikiem, synem. Na ten dowód
otrzymaliśmy Ducha, który woła w naszych sercach: Abba Ojcze. Tego samego Ducha wzywaliśmy na początku mszy świętej, śpiewając hymn ku czci Ducha Świętego: O Stworzycielu Duchu przyjdź. Wszystko po to, byśmy dzisiaj, czytając i słuchając słów, że nadano dziecięciu imię Jezus, zanim który mnie nazwał, a nim się poczuł w łonie matki, byśmy ty i ja również usłyszeli dzisiaj, dzięki Duchowi Świętemu, który został nam dany i którego pomocy przyzywamy, byśmy dzisiaj, w ostatni dzień oktawy Narodzenia Pańskiego, ale też na początku roku, byśmy dzisiaj, każdy z nas przypomniał sobie, że jest synem i córką, że jest dziedzicem i że to jest imię, które daje ci Pan. To jest imię, które daje ci Pan. I Pan Bóg pragnie ci o tym imieniu przypomnieć, bo to jest prawda o tobie. Tak jak w dziecięciu prawdą jest Jego imię Jezus, bo przez Niego Bóg zbawia i On jest zbawieniem. To imię jest prawdą o Nim. Tak samo to imię, które Pan Bóg ci dał, jest prawdą o tobie, nie żadne inne. Że jesteś synem i córką. Byś w tej perspektywie rozpoczął ten nowy rok, byś w tej perspektywie żył, byś nie dał sobie wmówić nikomu i niczemu, że jest inaczej. Że Panu Bogu na tobie zależy, jesteś Jego dzieckiem, że nie jesteś niewolnikiem. Ani tego, co myślisz sam o sobie, ani tego, co inni myślą o tobie, ani tego, co świat o tobie mówi. Byś nie był tego niewolnikiem, ale byś pamiętał, że jesteś synem i córką Boga. Że to jest prawda o tobie. Jednocześnie dziś, patrząc na Maryję, Bożą Rodzicielkę, jednocześnie Kościół pokazuje nam, że gdy świat, inni czy ty sam będziesz wmawiał sobie co innego, to byś wtedy wezwał na pomoc Maryję, Bożą Rodzicielkę, tą, która rodzi Syna Bożego. Więc w pewien sposób rodzi też ciebie jako dziecko Boże. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie ci zapomnieć o tym, że jesteś synem czy córką Boga, zwróć się do Maryi, Bożej Rodzicielki i proś o Maryjo, przypominaj mi o tym, że jestem dzieckiem Boga i że jestem twoim dzieckiem. Byś mi przypominała prawdę o mnie. Byś mi raz po raz mi przypominała imię, które nadał mi Bóg, tak jak dzisiaj to nadałaś imię dziecięciu, to imię, które mi nazwał anioł, zanim się poczuło w twoim łonie. Byś ponownie to imię nade mną wypowiedziała. W chwili, gdy o nim zapominam, gdy znika z mojego umysłu i z mojego serca, gdy kłamstwo wlewa się w moje serce, w moje przekonanie i ponownie daje się spętać niewoli. Jeśli ponownie dała mi wolność. Dziś, w ostatni dzień Narodzenia Pańskiego, w nowy dzień roku, w pierwszy dzień roku
uroczystość Bożej Rodzicielki. Pan Bóg z pomocą Ducha Świętego przypomina Ci prawdę o Tobie, że jesteś Jego synem i córką. Chcę, byś zawsze o tym pamiętał i według tej godności postępował. A gdy przyjdzie Ci zapomnieć z różnych względów o tym imieniu, proś Maryję, aby tę prawdę Ci przypominała. Amen.